Czołem ludzie. Witajcie w kolejnym odcinku fabuły Green Hell. Tak, nie mogłem wytrzymać i musiałem siąść i zagrać. A to zobaczmy, gdzie to skończyliśmy i co nas jeszcze dzisiaj czeka. Na razie nie podoba mi się to, że wszędzie, gdzie idziemy, znajdujemy zapiski o jakiejś chorobie i nikogo nie ma. Masowe groby. Nikogo nie ma. Pustkowia dosłownie wszędzie. Dobra, stamtąd przyszliśmy, mi się wydaje. Szliśmy na wschód. O. Tam będziemy iść? A nic, nie dowiemy się, póki nie odpalimy rytuału. Do roboty. Aj, kije. Ale damy radę. Mamy co ciąć. Kłody? Co z tego dostanę? Tylko nie deski. Kij, dobra. I mamy. Akurat to, co trzeba. Aliany się odregenerowały chyba. Jest tylko do spania. No jest to też opcja. Zawsze można pójść spać. Woda czysta. Pewnie wypij. Bo czeka cię chyba znowu ostra jazda. Żartujecie, że jednego... No. Palmy. Nie mamy składniki, bo żeśmy podnosili po drodze i będziemy dalej podnosić, bo coś przeczuwam, że to taka podróż od garka do garka jest. No to zaczyna się. Ci się pośmieje. Do domu! O te! O te! Ty, czekaj ty. Łobuzie ty. Przez kolano się zaraz przełożymy. Ciekawe, czy mogę sobie pójść gdzieś indziej. Dobra, nie będę sprawdzał. Jeszcze zepsujemy fabułę i co wtedy? Dzieciak jest szalony. Żeby to się negatywna jazda zaraz z tego nie zrobiła. Jak on się tam dostał? Na ptaku polecimy? Gigantyczny ptak. Skały. Nuda. Broń zablokowana. Kamieniami nie mogę rzucać. Próbuję jakiegoś glitcha znaleźć, ale... Oj, sroga jazda jest po tych grzybach. Autentycznie się wystraszyłem tego. Poczułem się jak w tej zjeżdżalni na Termach Ochłowskich, gdzie się do kapsuły wchodzi i podłoga się otwiera pod tobą. Zaraz, co tu się dzieje? Dobra, ludzie, myślimy, myślimy, analiza. O, ktoś w szpitalu był. Halo? Is this my office? O kurczę. To on coś zmalował chyba. Strona książki, ludzie.
Spróbujemy rozszyfrować tą historię, więc przeczytamy. Przebolejecie to, ale na pewno jesteście sami ciekawi. Chociaż Funkia. Also known as... Funkia znana pod nazwą Hosta roślina zielna w kącie serca. Przez tam właściwości lecznicze, chemiczne, saponiny, działanie przeciwzapalne. Złagodzą podrażnienie i wysypkę. Okej. Okay. W to chyba nie musimy się zagłębiać za bardzo. Nie ma to chyba powiązania z historią. O, grzybki energetyczne, czytaj. Wśród bogactw Amazonii nie może zabraknąć grzybów. Ważne źródło pożywienia. No, tak, zgadza się. Pomyłka może doprowadzić do śmiertelnego zatrucia. A są jakieś niejadalne grzyby? Indigo blue leptonia, ale jakąś... Intensywny niebieski kolor. Chętnie po niego sięgają. Łatwiejszych do identyfikacji. Można spożywać... Co? Nie nadaje się do suszenia. Najlepiej spożywać na surowo. Okej. Okay. Może być trochę gorzki. No tak, okej. Okay. Ale nie napisali chyba nic o tym, o działaniu energii pobudzającym. Szaman potrafi też wprowadzić uczestników w trans. Zaraz, jeżeli on to napisał już, to znaczy, że on był już w transie. O cholera. Czy to jest jakieś retrospekt? No dobra, czytajmy. Duchowi przewodnicy daje zdolność jasnowidzenia. Wymiotowanie i biegunka. To było chyba już wspomniane gdzieś wcześniej. Postrzegane jest głównie w kategoriach rytuałów religijnych. Zachodnia medycyna od niedawna zaczęła doceniać ahajaskę. Pomóc chorym na depresję. Okej. Okay. Czyżby doktor badał tutaj kwestie jakieś medyczne? Więc tutaj zachowane. O, więcej. Rytuały. Religijne rytuały, lecznicze ceremonie plemienia. Jabahuaka nie mogą się obyć bez halucynogennego napoju. No tak, zlewa się do wspólnego naczynia, gotuje. Doznała całkowitego przeobrażenia i zamierza wykorzystać poznaną wiedzę sekretem do stania się nowym, lepszym człowiekiem. No, kurczę. Chyba trzeba będzie pojechać tam. Czy są tu jeszcze jakieś poszlaki, notatka? USB. Do rozdziału o medycynie naturalnej. Grzyb znaleziony w jaskiniach w dżungli można znaleźć. Gdzie? Wykorzystywany przez rdzennych grzyb. Ma właściwości słabo zbadany grzyb. Czy powinienem o tym pisać? Wpływ na człowieka. Flora w jaskiniach zróżnicowana jest. Dostępu do świata. Przy otworach, pęknięciach. Co z tym wstępem? Zupełnie nowy gatunek? Czy ma nazwę? Zrobić research, porównać. No dobra, czyli on wrócił i spisał. A co jest w tym? Co to jest? Dlaczego jest pod kloszem? Żadnych widoków za oknem. No to chyba trzeba wracać. Co teraz? Ale tam były rozdziały, on książkę pisze. Co to jest? To są zapasy na ekspedycję? Nie. To są zapasy w domu, czyli to są książki. Co tu się... The book was quite good, but... People aren't interested in lost tribes, deforestation, or global warming. We don't think about such things until it's too late. Duchy Amazonii. Ludzie faktycznie się nie interesują. Ludzie kupują plastik! Bezużyteczny plastik! Aż mnie poniosło, sorry. Duchy Amazonii. Jake Higgins. W najnowszej książce dr J. Higgins zbiera czytelników na fascynującą wyprawę. Możecie sobie to przeczytać i zatrzymać. Poznaj niezwykłą kulturę rdzennych mieszkańców, odcięcie od świata, lekcja przetrwania. A to tłumaczy, dlaczego on jest taki zarąbisty i wszystko wie od razu na start. On tu już, on tam już był. Czytamy... O, ktoś tu nie płaci tych
rachunku w związku z nieuregulowaną przez panią płatność w wysokości 70 tysięcy dolarów. Za co? Wynika zaciągniętej przez pana pożyczki. Szpital. Czy oni są z USA? Czy z Kanady? USD, US Dollars. No, ktoś był w szpitalu. Tak się w USA kończy, jak się nie ma dobrego ubezpieczenia. Względu z opłaty koty, w terminie 30 dni. W przypadku nieuregulowania kwoty zostaną naliczone odsetki. Sąd. Dodatkowe koszty. O kurcze, M. Kimak. Ale od kogo? Grande Banco de Brasil. Co? Grande Banco de Brasilia w dolarach amerykańskich? Nie rozumiem. Może ktoś coś wie, czego ja nie wiem. Czytaj. CEO Omolu Corp. Ja to logo gdzieś widziałem. Szanowny doktorze Higgins, nie otrzymałem od pana odpowiedzi na wcześniejszą korespondencję. Pozwoliłem sobie napisać do pana ponownie. Jak wspominałem we wcześniejszym liście, Omolu Corp wyraża zainteresowanie kilkoma tezami postawionymi w pańskiej książce. Sugeruje pan mianowicie, że rdzenni posiadają dostęp do wyjątkowo skutecznego Omolu Corp. Już Corpo chce położyć łapę na leki. Niestety nie podaje pan żadnych konkretów. To pan skłonny udzielić nam bardziej... Nie, mam nadzieję, że tego nie zrobią. Problem w tym, że nawet jeżeli tego nie zrobi, to tam wszyscy pojadą teraz kurczę mieszać i szukać. Rozumiem, że może pan wymagać przed współpracą. Proszę powiedzieć osobom pan pomóc. Ratować osoby, nie mają szans na przeżycie. Sam znajduje się pan w trudnej sytuacji. Okej, okay, no to on to zrobił. On to pewnie się dał skusić. Tu jakaś mroczna historia nas czeka. Wszystko na to wskazuje. Możemy pomóc uratować. W imieniu Omolu Corp chciałbym prosić o spotkanie. No dobra. They only care about themselves until tragedy strikes. Zgadza się. People just don't care. Zgadza się. It wasn't any different this time. No one took an interest in them. A zeskanuję ten QR kod z ciekawości. Unless there was some money to be made. OpenGreenHellGame.com. Dobra. Więcej książek. Nie sprzedały się, ludzi to nie interesuje. Doktorze Higgins, przeczytałem pana książkę i z zażenowaniem stwierdzam, że żaden szanujący się naukowiec nie napisałby czegoś takiego. Niewiele pozostało na świecie społeczności rozwijających się z dala od tak zwanego dobrodziejstw technologii, żyjących w zgodzie z naturą, praktykujących stare tradycje. No właśnie, zostawcie ich w spokoju. Zostawcie ich. Mają one prawo do podążenia własną drogę. Przez pana nawet stracili tę możliwość. Będą bombardowani uwagą. Naukowcy, dziennikarze, korpo. Zwęszyli, łatwy biznes, ich kultura ulegnie skażeniu. No, oczywiste, że także pan nie ma za grosz szacunku. Prawie powoli staje się czymś w pograniczu ciekawostki. Pop medycyna. Kolejne wyprawy przyniosą więcej szkody niż pożytku. Ostrzegam, by zostawił pan Jabahuaka w świętym spokoju. Może skończyć się przykrymi konsekwencjami. Bez pozdrowień. Agnes Dąbrowski. No, Agnes chyba się spakuje i polecę do domu. O co chodzi? Książka. Bardzo mocno kładą nacisk na to. You think I'm selfish just like everyone else. Co jest? 70 tysięcy dolarów. Już wiemy. Maybe I should have just given up. Nie mogę kucnąć. Chcę ładny screen mieć. What happened? Why are you here? I know what drove us. But it doesn't justify anything. If not for me, you wouldn't have to go back to the jungle. Drugi raz pojechał. No. Już. I didn't know. Koniec jazdy. Gdzie myśmy skończyli? Blisko punktu rytualnego na szczęście. Nowy dialog. No dobra. I drank another dose of ayahuasca and... Why didn't you tell me you were sick?
that why we were here? Yabawaka have a remedy and we were going to get it for you? If only it was that simple. I would have told you already. Why don't you just do it? Szkoda, że ręka jest zablokowana, bo... Get back to me and all I want is for you to be safe. Whatever it is, Mia, please tell me. Please, Jake, zaraz ruszymy dalej. Just keep going. Keep going, dobra. If you can't make it, neither can I. Let's just not bring tylko odblokuj mi kompas. Safe, okay? I don't understand any of it. Tam. But I know I have tam to będzie find otwarte przejście teraz. Let's just focus on that, please. Już mogę popatrzeć? Dobra, wszystko na full, okej. Okay. Mega właściwości ma ten syropik. I lecimy dalej, słuchajcie. No, myślałem, żeby zrobić znowu parę krótkich odcineczków weekendowych, ale pisaliście, że są za krótkie, to się postaramy, żeby były takie 30-45 minut zamiast 15-20. I czas odkryć... Ojejku. Chwila, zaraz wracam. Dobra, sorry ludzie, zagapiłem się, skorupę zostawiłem, a że idziemy dalej, nie wiadomo kiedy wrócimy, czy w ogóle idziemy tędy iść, to musiałem ją zabrać na wschód. No dobra, wchodzimy. Mamy jakiś dialog? Nie mamy. Gdzie my w ogóle jesteśmy? 39 na 27, bo nam się tu mapa zaraz skończy. 39... No, 27. Tu. Idziemy gdzieś, gdzie nie mamy za bardzo mapy. Trzeba będzie podjąć decyzję. Jeżeli coś tu będzie, jakimś cudem, nie wiem, pojawi się mapa kolejna, to zostaniemy w tym regionie. Ale jeżeli będziemy tu bez mapy się poruszać, to ewidentnie coś przegapiliśmy w poprzednim regionie. I trzeba będzie do niego wrócić i tam przeczesać te punkty, gdzie nas jeszcze nie było. Okej, okay, tędy. Czy tędy? A to nigdzie nie prowadzi. Dobra. O, panie. Lepiej patrzeć pod nogi. Gra czasami przycina i devsi potwierdzili, że wiedzą o tym, pracują nad tym, mają solucję, ale jest to większa poprawka w kodzie, więc są w fazie testów. Więc jeśli się zastanawialiście co, jak, dlaczego, to dlatego. Okej, nie wiem za bardzo, gdzie jestem. Dawać antypasożytnicze. Hej, man. Idzie prosto na nas. No i co mi tu zrobisz, cwaniaczku? Cwaniaczku z Unity. Ale cię zaraz walniemy. Zobaczmy najpierw, czy działają na niego strzały. Ej? Serio? Co oni z tym łukiem zrobili? Ten łuk jest mega OP. Przetwarzamy! Więcej hałasu jak mocy. Dobra, czego nie chcę? Ile to waży? Za dużo. Co on jeszcze zebrał, że jest taki ciężki? Mieszek złota. A ile to waży? 45? Kurde, to jest kilogram. Kilogram. 300 gram. No, ten kajman swoje waży. 39? 42? 45 to już jest tak pod kreską. Dobra. Idźmy dalej.
Przede wszystkim pochwalmy się. Okay, Mia. I have something to tell you, but don't freak out, okay? Why would I freak out? I might have come across the caiman. Spanikowała. Do not freak out. I'm talking to you, right? Czy to nie jest? Yes, I'm fine. And what about the caiman? Caiman? I killed it. How am I supposed to stay calm when you are charging at caimans? Czy to jest? But I killed it. Sure, but it could have just as easily killed you. Jedną szczałą. That's true, but I killed the caiman. A już dobrze, dobrze, już się nie chwalę. You're not letting this go, huh? Congratulations. You are the king of the jungle. Oj, musimy to przepłynąć. To znaczy, że go nie ma. Może specjalnie tak zrobili, żebyśmy byli pewni, że krokodyl na nas nie. Nowy dialog. Co to było? Czy my jesteśmy obserwowani? Znowu to? Okay, Mia. I have something to tell you, but don't freak out. Okay? Why would I freak out? Byliśmy tu kiedyś. I might have come across the caiman. What? Well, do not freak out. I'm talking to you, right? It means that I'm fine. And what about the caiman? I killed it. How am I supposed to stay calm? O, tego się trzeba nauczyć. But I killed it. Sure, but it could have just as easily A, mamy miejsce. That's true, but I killed the caiman. Kolejny środek. By myself. Nie, nie. Mamy tego trochę już. You're not letting this go, huh? Congratulations. You are the king of the jungle. Tak, jesteśmy. This is exactly Dobra, what I wanted czas to, to przeżyć, zanim to wszystko szlak trafi. Co ma jeszcze jeden dzień? To też. Dwa dni. Tu jest jeden zepsuty chyba. Dobra. Okej, okay, zobaczmy co tutaj jest i szykujemy się do spania. I found a camp. It looks abandoned, but clearly someone's been living here for a long time. Any idea who it might have been? Well, I did read somewhere that a few years back, an Englishman walked the entire length of the Amazon River, and it took him over 2 years. World full of passionate people. Yeah, I know. But something here doesn't add up. It looks as if they just disappeared. Like, leaving all their gear? It just doesn't make sense. That is strange. But maybe it's a good thing. Zaraz poczytamy, you can just grab what you need. Yeah. Doesn't look like anybody will be needing any of that. Nowy dialog. Ale jest rozmowna. W obozie na wyspie. Zabili nawet anakondę. As for that camp, looks like they're resourceful. They even killed an anaconda and put its carcass on display. I wonder why they do that. To show a sign of strength. Notatnik. The natives have their totems. Well, they have theirs. No, już pogadajcie sobie. To scare away any outsiders. Bo ja tu mam czytania. Got it. Survival of the fittest. Ach, zawsze. Zawsze ostatnia noga. O. Dobra. Jedziemy. Izabel Pinierowa, Izabel. Była jakaś Izabel na liście, pielęgniarką. Jak mój szpital zmienił się w umieralnię. Postanowiłem coś zrobić. Z grupą przyjaciół wyruszam do dżungli, by odnaleźć plemię, od którego to wszystko się zaczęło. Zły pomysł.
wywołać tą chorobę, skoro rdzeni potrafią wywołać, to potrafią ją też uleczyć. Nie, bo to są rdzenni ludzie, oni za dużo o medycynie nie wiedzą. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że sądzę, nie jestem w stanie przygotować idealne leku i nie jestem głupia. Myślę jednak, że zdobyte przeze mnie informacje mogą zostać wykorzystane przez kogoś innego. Podzielę się z moimi odkryciami z każdym, kto złożył uczciwą ofertę. W tym dzienniku relacjonować całą wyprawę. Dzień pierwszy wyprawy, wyruszyliśmy w czwórkę. Po drodze trochę osób nas zaczepiało. Dużo ludzi, duży ruch się tu zrobił przez tą książkę. Ukrywamy nasz cel. No pewnie wszyscy inni też ukrywali ten cel. Poruszamy się dobrym tempem. Szybciej niż planowaliśmy. Dzień ósmy. Bianka wskazała mi parę interesujących roślin po drodze. Herbaty na trawienie. To nie ten lek. Z innymi dogadamy. Czyli wszyscy czegoś szukają. A doktor Higgins zdaje się chyba specjalnie nie wspomniał w książce dokładnie jaka jest receptura na to. Notatnik. Co tu mamy? Ja o nie żyję. Ja bachuka nas zaatakowali. O kurczę, mogli być oni. Zaatakowali nas dzikusy wymalowane w czaszki. To nie są jabachułaka. Może to po prostu trysnęła krew jak demony. Kupiłam dziennik. Wszystkie moje notatki. Jesteśmy już bezpieczni. Almeida gdzieś nas doprowadził. Dobra, możecie sobie to czytać. Notatnik, czytaj. Zbliżamy się chyba do jabłaka. Widzi ślad czyjejś obecności. Odcisk stopy w piasku przy rzece. Czy to my? Czytałem książkę Higginsa jakieś 5 razy. Bardziej już gotowa nie będę. Zrobiłem przegląd apteczki. Wszystkie szczykawki, próbówki są. Rozbity po drodze mikroskop. Ciekawe, widzieliśmy to gdzieś? Nie. Niespodzianka. Usłyszeliśmy dzisiaj, gdzieś ktoś nadchodzi z dżungli. Myśleliśmy, że to już jabłachułaka, to był jakiś normalny mężczyzna. Wystraszyliśmy się, że ktoś z kartelu, bo wygląda na niezłego zabijaka. Okazało się, że to policjant. Żonę, córeczkę. Carlos powtarza, żebyśmy nie ufali. On idzie. Gorzej z Sofią. Lina, zwykła lina. Dobra, czy jest tutaj coś jeszcze, co przegapiliśmy? Się ciemno robi niestety. 18.25, zaraz nie będzie nic widać. Czy tu jest gdzieś schronienie? To się liczy jako... Czy ja pod tym rozpalę ogień? I inne pytanie, czy ja pod tym utrzymam ogień? Zobaczmy. Brakuje nam dużo rzeczy. Dobra ludzie, nie będę was tutaj męczył i przetrzymywał niepotrzebnie. Ja tu ogarnę obóz i zobaczymy się jutro w następnym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, to wiesz co czynić. I do następnego. Adios.